tvpodkarpacie.pl. Mały Lucek ma 4 dni i jest ostatnim dzieckiem, które przyszło na świat na oddziale położniczo-ginekologicznym Sanockiego Szpitala przed rozpoczętym w piątek remontem. Niewiele jednak brakowało, by malec urodził się w Brzozowie. Pani Magdalena, mama Lucka, widzi potrzebę prowadzonych prac. Jest jednak zaniepokojona tym, co stanie się z oddziałem po zakończonym remoncie. Jej udało się urodzić jeszcze w Sanoku. Obawy miałam wielkie, gdyż zostałam poinformowana, że jeżeli w ten sam dzień nie urodzę dziecka, zostanę przetransportowana do Brzozowa. Na salach już było kilka miejsc wolnych, także na mnie to miejsce też czekało. Dzięki Bogu urodziłam w Sanoku i naprawdę jestem z tego bardzo zadowolona, ale jednocześnie jestem bardzo zasmucona z tego względu, że oddział ma zostać zamknięty. Już prawdopodobnie został zamknięty. Większość kobiet, praktycznie wszystkie kobiety już w piątek zostały wypisane, w tym także ja. I uważam to za niesprawiedliwe, że oddział ginekologiczny po prostu upadł w Sanoku. Ze względu na to, że bardzo dużo kobiet rodziło przede wszystkim tutaj u nas w mieście. I teraz gdzie będą rodziły? Dzieci, które pochodzą z Sanoka bądź z okolic, miały metryki Sanoka, prawda? Jeżeli rodziły w sanockim szpitalu, a teraz niestety te metryki im się zmienią. I niby będą Sanoczanami, ale miejsce urodzenia będzie związane z jakimś innym miastem. Bardzo także żałuję, że cały oddział został zamknięty, gdyż naprawdę opieka była bardzo dobra. I ja na swoim doświadczeniu i te panie, które mi pomogły, panie położne, pani od spraw laktacji, lekarze i cała obsługa naprawdę bardzo mili, są bardzo przyjaźni, pomocni. Praktycznie 24 na dobę przychodzili i się pytali, czy w czymś trzeba pomóc, czy dziecku coś nie potrzeba. Dziecko zabierały panie cały czas, jeżeli była taka potrzeba. I naprawdę uważam, że szkoda tych wszystkich kobiet, które teraz po prostu będą musiały się męczyć i rodzić w innych miastach i w innych miejscach po prostu. Z tego, co mi wiadomo, oddział ginekologiczny jest zamknięty tylko i wyłącznie na miesiąc, gdyż mają wystąpić prace malarskie. Jednakże nie wiadomo, jak to w rzeczywistości wszystko się potoczy. Dlatego my jako Sanoczanie, przede wszystkim kobiety, instytucje, wszyscy ludzie, dla każdego to by było dobre, jeżeli oddział ginekologiczny dalej by funkcjonował i nasze kobiety rodziły tutaj, a nie w jakichś obcych miejscach, gdzie atmosfera nie zawsze jest pozytywna. tvpodkarpacie.pl